Wznawiam obrady. Kontynuujemy rozpatrzenie punktu 7 porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Mieliśmy do czynienia z przygotowaną, zaplanowaną wcześniej akcją o charakterze prowokacyjnym. Świadczy, proszę Państwa, o tym zakup prowiantu, 1000 kanapek na potrzeby osób, które w tej prowokacji uczestniczyły. Świadczy o tym zorganizowanie, zawiadomienie urzędu o zgromadzeniach publicznych. Świadczy o tym, proszę Państwa, także przygotowanie profesjonalnego nagłośnienia i sceny, z której przemawiali liderzy osób tam zebranych. Proszę Państwa, każdy, kto może sobie obejrzeć przebieg zdarzeń w Sejmie, bez problemu dojdzie do wniosku, że mieliśmy do czynienia z permanentnym naruszaniem regulaminu Sejmu. Ja zwracam panu uwagę, że w tej chwili pan mi uniemożliwia prowadzenie obrad i zakłóca obrady Sejmu. Proszę odsunąć się i dać mi umożliwić prowadzenie obrad. Ale tam jest sformułowanie, że proszę odsunąć się. Zwracam panu uwagę, że zakłóca obrady Sejmu. Ja się zgłosiłem do głosu. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ustęp 3 przyjmuję pana do głosowania. Panie pośle, nie działają karty. Wracam panu. Nie ma możliwości. Ja zaraz się do głosu. Przywołuję pana do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Koledzy parlamentarzyści starsi, starze na pewno pamiętają czasy, kiedy samoobrona w ramach sprzeciwu blokowało. I co się wtedy wydarzyło? No wtedy to właśnie ci, którzy dzisiaj blokują naszą mównicę, ci, którzy zablokowali możliwość uczestniczenia w obradach, ci, którzy zablokowali fotel marszałka Sejmu, oni wówczas podnosili ten argument i oni wówczas mówili, że przecież to jest niedopuszczalne, że to są niestandardy parlamentarne, że nie możemy się na to zgodzić. No w tej chwili tak jakby się coś zmieniło w tym parlamencie, wprowadzają standardy, które są nie do przyjęcia. W głosowaniu 13 chodzi o 4 wniosek mniejszości. Głosowało za 42 posłów, przeciw 227. Nie udało się kolegom z opozycji zdestabilizować pracy Sejmu, no bo przede wszystkim mówimy o tym, że to nie chodziło o to, aby spowodować w jakikolwiek sposób spowodować na nas presję, ale chodziło przede wszystkim o to, aby zrobić hucpę, zdestabilizować pracę Sejmu i doprowadzić do tego, aby to posiedzenie nie mogło się zakończyć, a przez to nie zostałby uchwalony na przykład budżet, w którym są zapisane między innymi inicjatywy dotyczące naszego regionu. Z punktu widzenia naszego nie możemy się godzić na taki nieparlamentaryzm, nie możemy się godzić na to, aby osoby, które nie zgadzają się z nami, co jest oczywiście ich prawem, ale aby osoby, które z nami się nie zgadzają lub miały inny światopogląd, doprowadzały do tego, że prace w Sejmie zostaną zablokowane. Ogłaszam 15 minut przerwy. Wszyscy posłowie otrzymali informację, że ci, którzy chcą uczestniczyć w posiedzeniu Sejmu, są zaproszeni do sali kolumnowej. Nie możemy się zgodzić z tym, co podnosi opozycja, że nie było kworum, bo przecież wszyscy wiemy, jest to nagrane na taśmach i jest to do policzenia. Dawno nie widziałem takiego, przepraszam za słowo, podniecenia dziennikarzy nakręcaniem całej tej sytuacji. Byłem zbulwersowany wypowiedzią na przykład Katarzyny Kolendy Zaleskiej, która no, czekała jakby na te wydarzenia w takich emocjach. Chciałbym przede wszystkim zaapelować w każdej możliwej sytuacji o pamiętanie się opozycji. Bo to, co robią, to jest naprawdę zabawa z zapałkami. Zresztą jedna z posłanek powiedziała, nawet słyszałem to w TVN24 w nocy, myślę, że posłanka ruchu Kukiz, Siarkowska pani, tak? Że słyszała, jak pani poseł Kopacz mówiła, słuchajcie, podpalmy to dziś. Przecież to są słowa, które TVN przedstawiał. Co będzie w Senacie? Jutro o godzinie od rana, 8:00 pierwsze komisje.
o godzinie 11 obrady zobaczymy. Ja mam wrażenie, że niestety to, co się dzieje w Warszawie, jest też przenoszone na poziom samorządu i w dniu wczorajszym była zorganizowana pikieta, manifestacja z informacji, które miałem z takich portali społecznościowych. Głównymi osobami inicjującymi to spotkanie były osoby związane z Bielską Platformą Obywatelską. Radni Prawa i Sprawiedliwości pracują. Ten czas spędzają na pracy, piszą interpelacje, interweniują w sprawach ważnych dla mieszkańców i zajmują się tym. Nie zajmujemy się działaniami takimi jak wyprowadzanie ludzi na ulicę w proteście przeciwko Platformie Obywatelskiej czy przeciwko prezydentowi tylko dlatego, że jesteśmy w opozycji. Sądząc po ich zachowaniu, nie ma się co dziwić. Otóż kroplówka, którą bardzo często, kroplówka państwowa, która utrzymywała ich przy życiu albo ułatwiała to życie, można powiedzieć nawet czasem lub nierzadko ponad stan, została im odcięta. To nie jest odcięcie jeszcze całkowite, ale pracujemy nad tym. Z tego powodu, że kroplówka się kończy, osób, które korzystały z tego typu uposażeń jest bardzo dużo, a zawartość kroplówki jest coraz mniejsza, okazuje się, że coraz więcej agresji, coraz więcej buty, coraz więcej różnego typu zachowań, które z pewnością nie przystoją tym osobom, można zauważyć podczas normalnej działalności. I może być cel tego, co wczoraj się dzieje, przede wszystkim przy ulicy Wiejskiej, dzisiaj też pod Pałacem Prezydenckim. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru mówił, że jeżeli władza nie uświadomi sobie, że utraciła w kontekście tych osób zgromadzonych poparcie, to powinno dojść do przedwczesnych wyborów. Czy taki jest cel? Na te pytania będziemy próbowali zadawać, ale jak Państwo widzą możliwości funkcjonowania dziennikarskiego w tym otoczeniu, po prostu najnormalniej w świecie nie ma. Działania opozycyjne, które nawołują do tego, aby ludzie poprzez protesty na terenie kraju próbowali w jakikolwiek sposób doprowadzić do jakiejkolwiek destabilizacji, nie działają dobrze ani na wizerunek Polski wewnątrz kraju, a tym bardziej na wizerunek Polski, który jest w tej chwili budowany przez różnego typu niepolskojęzyczne media poza terenem naszego kraju. W internecie można obejrzeć film, na którym to jeden z posłów Platformy Obywatelskiej przechwala się, jak powalił na ziemię posła Prawa i Sprawiedliwości, pana Marka Suskiego. No, nigdy w polskim parlamencie nie dochodziło do rękoczynów. Po raz pierwszy mamy do czynienia z czymś podobnym. Nie będziemy sprzedawać interesów własnego kraju, własnych obywateli za jakieś miraże stanowiska w Unii Europejskiej. No może się to komuś nie podobać, może protestować, organizować manifestacje, ale apelujemy o przestrzeganie prawa i dobrych obyczajów. Cały skowyt środowisk politycznych bierze się stąd, że zrozumieli, że ta kroplówka jest coraz mniejsza, te środki są w coraz mniejszym stopniu przesyłane na te środowiska i że utrzymywanie dalej tej działalności, którą mieli, a trzeba powiedzieć sobie, że to była wygodna działalność, utrzymywanie tej działalności jest niemożliwe. Gdyby pan redaktor miał taką kroplówkę, z pewnością też nie byłoby na rękę, aby państwo polskie istniało w innej rzeczywistości, w innych standardach, a pan redaktor nie chciałby, aby taka kroplówka przestała panu kapać. I to jest jak gdyby clue tematu, o którym się nie mówi, a wszystkie inne powody, czy powodem tych demonstracji będą wolne media, czy padający śnieg, są drugoplanowe. Chodziło o to, aby znaleźć jakikolwiek powód do tego, aby móc demonstrować. No i akurat napatoczyła się możliwość walki o tak zwane wolne media.
zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Liczymy na to, że w końcu się opamiętają. Wszystkiego dobrego.